Witam państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w której to obnażam hipokryzję i zakłamanie środowisk naukowych na przykładzie polskich kronik. Kontynuując omawianie roczników Długosza za czasów panowania Władysława Hermana w roku 1081 umiera biskup Kruszewicy, i na jego miejsce zostaje wybrany nowy biskup. Na jego miejsce zostaje wybrany Baptysta I z pochodzenia Rzymianin, wysunięty na lekcji kapituły włocławskiej, a zatwierdzony przez papieża Grzegorza VII przy poparciu księcia i monarchy polskiego Władysława Hermana. W tej informacji kilka rzeczy jest bardzo zastanawiających. Po pierwsze, mamy rok 1081. Bolesław Śmiały dopiero co uciekł na Węgry. Nic nie wiadomo na temat jego śmierci. Najprawdopodobniej to je mówi. Mówiłem w poprzednim odcinku, został zamordowany na Węgrzech przez Władysława I Węgierskiego, ale oficjalnie po prostu uciekł z kraju i władza w kraju dalej powinna należeć do niego. Tymczasem Władysław Herman wysuwa kandydaturę kandydata na biskupa i papież raz, dwa zatwierdza tę kandydaturę. Co budzi dodatkowe pytania, ponieważ w przepisach pisze, że Baptysta I został zatwierdzony jako biskup dopiero 7 lat później po śmierci Grzegorza VII z jednej prostej przyczyny. Władysław Herman dokonał zamachu stanu, z jego powodu Bolesław Śmiały uciekł na Węgry, szukając tam sojuszników dla bloku papieskiego, a Władysław Herman był przedstawicielem bloku niemieckiego. To biskupstwo Kroszowicy zostało obsadzone nie za poparciem prawowitego papieża, lecz za poparciem, Marionetkowego papieża posadzonego w Rzymie za sprawą Henryka IV. Następnie wyniesiony na tron polski brat wygnanego króla polskiego Bolesława Władysław Herman uwolnił królestwo od klątwy i postarał się o wybór biskupa na katedrę krakowską. Kiedy Bolesław uszedł na Węgry, baronowie i prałaci zajęli się wprowadzeniem nowego porządku w państwie. Czyli prawowity król ucieka przed zamachem na Węgry i od razu baronowie i biskupi Porządkują sprawy polskie, czyli władzę przejmuje Władysław Herman. Za zgodą wszystkich wybrano na miejsce Bolesława pozostałego syna króla Kazimierza rodzonego brata króla Bolesława Władysława, który miał drugie imię Herman. Ten choć od początku był uważany za króla i otaczany czcią królewską, mimo iż go wszyscy tytułowali królem, poczytywał sobie za rzecz niegodną, bezprawne używanie tytułu królewskiego, bądź dlatego, że nie był tak jak jego poprzednicy ukoronowany i namaszczony na króla, ponieważ biskupi ociągali się z ukoronowaniem go na króla, by nie działać wbrew nakazowi stolicy apostolskiej, bądź też dlatego, że spodziewał się, iż brat jego królestwa kiedyś wróci. Tytułował się jednak nie tylko księciem polskim, ale dziedzicem królestwa polskiego. Tak jakby władza królewska i zaszczytna godność króla była przywiązana do osoby, a nie do kraju. I z tego ostatniego zdania wychodzi całe sedno sprawy. Władysław Herman za pomocą zamachu stanu przejął władzę w kraju, ale nie mógł być koronowany na króla, Ponieważ zgodnie z prawem, tytuł ten należał się mieszkowi synowi Bolesława Śmiałego. Aby Władysław Herman mógł być koronowany na króla, należało najpierw pozbawić korony mieszka. Tylko jak to zrobić, skoro on nie dokonał żadnego czynu, który by uzasadniał taką decyzję polskich możnych? Był dopiero młodym chłopcem i ewentualne przewinienia ojca nie powinny mieć w ogóle wpływu na prawa mieszka I do objęcia tronu. Polskiego. Właśnie dlatego Władysław Herman nie tylko nie został koronowany na króla, nawet nie tytułował się tytułem księcia Polski, ale jedynie dziedzicem Królestwa Polskiego. W praktyce dopóki żył mieszko, syn Bolesława, Władysław Herman nie mógł być nikim więcej jak tylko regentem. Do czasu, aż mieszko osiągnie pełnoletność i zasiądzie na tronie polskim, jako prawowity król. Następnie Herman, uzyskawszy zaś godność książęcą w Królestwie Polskim, dzięki poparciu wszystkich za to, że był człowiekiem niezwykle pobożnym i religijnym, zatroszczył się przede wszystkim o zdjęcie interdyktu kościelnego z Królestwa Polskiego, nałożonego na nie z powodu zabójstwa świętego biskupa Stanisława i o uwolnienie katedry krakowskiej odgnębiącego ją aż do owego dnia bolesnego osierocenia. Czyli Władysław Herman zajął się zdjęciem interdyktu, o którego istnieniu mówią tylko dokumenty z katedry krakowskiej. Natomiast sam interdykt mówi, że król Bolesław jest obłożony klątwą, i bez zgody papieża, do czasu, gdy ten interdykt nie zostanie zdjęty, nie można na tron polski wynieść żadnej innej osoby. Czyli w tym przypadku mieszka syna Bolesława, który zaraz po śmierci ojca powinien zostać koronowany na króla Polski. Ale z powodu interdyktu nie można było tego zrobić. I Wadysław Herman, jako najstarszy z rodu. Jako regent nieletniego mieszka, który przebywał na Węgrzech, bo razem z ojcem wyjechał, zajął się w praktyce nieistniejącego interdyktu. Ponieważ kara interdyktu została nałożona przez Stolicę Apostolską, Władysław wysyłał uroczyste poselstwo złożone z osób duchownych i świeckich do Rzymu, do Grzegorza VII. Nie ma żadnej informacji o tym, że takie poselstwo zostało wysłane do Rzymu. Kiedy Grzegorz, wzruszony ich niezwykle pokornymi i wytrwałymi prośbami, dowiedział się, że Bolesław uszedł na Węgry, a jego następcą został brat Władysław, zdjął interdyk, który ciążył na kościele polskim i mianował oficjalnie biskupem krakowskim wybranego w tajnym głosowaniu przez kapitułę Polaka Lamberta, szlachcica z rodu Habdang, obeznanego dobrze ze wszelkimi sprawami kurii rzymskiej. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to mianowanie... Polaka Lamberta na rzekomo wakujące stanowisko biskupa krakowskiego jest czystą fikcją. Znowu tylko dokumenty krakowskie świadczą o tej nominacji. Władysław Herman, będąc regentem, który miał doprowadzić do zdjęcia interdyktu z Polski, umacniał po prostu swoją władzę, a rzekoma nominacja nowego biskupa była tego elementem. Oznaczała ona bowiem dla ludzi w Polsce, że Władysław Herman rzeczywiście porozumiał się z papieżem. I że ten uznał go za tymczasowego regenta działającego w imieniu mieszka syna Bolesława. W tym samym roku 1083 książę polski Władysław zaślubia pierwszą żonę córkę księcia czeskiego Judytę. Kiedy z rodu królów polskich pozostał już tylko jeden książę polski Władysław, na usilne prośby wszystkich prałatów i baronów polskich, książę Władysław zostaje zmuszony do wejścia w związki małżeńskie, by nie wyginął całkowicie dom i stary sławny ród. Jaki ostatni książę polski? Przecież mieszko, syn Bolesława żył i miał się całkiem dobrze. Pisze tutaj również, że Władysław zostaje zmuszony do małżeństwa przez baronów i prałatów, co jest bardzo wątpliwe, zwłaszcza dlatego, że jego wybranka była córką Wratysława, sojusznika Henryka IV, czyli wroga obozu papieskiego. Oczywiście w ten sposób próbuje się ukryć fakt, że Władysław Herman od początku był zwolennikiem obozu niemieckiego, ale biedny nie miał innego wyjścia dla dobra Polski. Aby uchronić się przed rzekomym najazdem Henryka, który ten podobno wtedy gotował na Polskę, musiał ożenić się z córką Wratysława i w ten sposób ocalił Polskę przed najazdem. A tak naprawdę, będąc już regentem, chciał zapewnić sobie prawowite potomstwo, po to, aby w przyszłości przejąć tron Polski. W roku 1084 książę Polski Władysław wzywa do powrotu syna Bolesława Mieczysława i innych Polaków przebywających na wygnaniu na Węgrzech. W tym czasie Mieszko z ręcznością i siłą fizyczną do tego stopnia przewyższał nie tylko wszystkich rówieśników, ale starszych od niego Polaków i Węgrów, że gdziekolwiek się pokazał, zjednywał sobie przychylność i podziw, wszyscy kochali go szczerze i otaczali szacunkiem. Czyli po umocnieniu swojej władzy w Polsce jako regent, Władysław Herman wzywa do powrotu Mieszka i innych sojuszników Bolesława najprawdopodobniej po to, aby przygotować Mieszka do objęcia tronu polskiego. Poza tym dochodzą do niego wieści, że Mieszko jest młodzieńcem rosłym, wybijającym się spośród rówieśników oraz że cieszy się popularnością wśród ludzi, którzy go otaczają. W roku następnym, 1085, książę Władysław zaczął się ponad miarę niepokoić nieszczęściem bezpłodności. Zdając sobie jasno sprawę z tego, że jego małżonka, księżna Judyta, długo pozostawała bezpłodną, czyli od ślubu niecałe dwa lata czasu, był przekonany, że już nigdy nie zostanie matką i martwił się, że ród jego wygaśnie razem z nim. A księżna chcąc uniknąć hańby, bezpłodności, zwróciła się do praktyk pobożnych i obdarzając hojnie kościoły, biednych, sieroty, wdowy, wędrowców i wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych, w codziennych, pełnych westnych i łez modlitwach, błagała najlepszego Boga, by jej dał zdrowego męskiego potomka. Tak naprawdę Władysław, po powrocie Mieszka do Polski, zauważył, że cieszy się on gorącym poparciem możnych i jeżeli nie zacznie on szybko działać, to Mieszko zostanie koronowany na króla. Biskup krakowski Lambert, z pochodzenia Francuz, Tutaj długo specjalnie pisze, że Lambert jest Francuzem, wcześniej pisał, że jest Polakiem. I dzięki tym niezgodnościom czytelnik zaczyna sprawdzać, co jest prawdą, w konsekwencji czego zauważy, że nominacja Lamberta była fikcją oraz to, że Lambert był zaznajomiony z obyczajami kury papieskiej. I ten rzekomy biskup, chcąc zaradzić ich ciągłym narzekaniom i smutkom, tak rzekł obojgu. Posiada, mówi Francja, w Prowansji, na południu koło Marsylii, tam gdzie Rodon wpada do oceanu, ciało czcigodnego wyznawcy świętego Idziego. Ma on tak wielką moc i takie zasługi u Najwyższego, że nie widziano człowieka, który by prosząc w jego imię o coś słusznego i sprawiedliwego, doznał odmowy. Przygotowywują szczero złoty, pięknej roboty, ogromny kielich, wizerunek przedstawiający dziecko, złoty, ciężki posążek świętego, Idziego. oprócz tego złote i srebrne naczynia, szaty przetykane złotymi nićmi i szkarłatem, nadto wiele innych przedmiotów, które doradzał biskup krakowski Lambert i przez znakomitych posłów, wybranych spośród duchownych i świeckich, którym przewodził kanonik krakowski Piotr, wysyłają do Prowansji, by dla uczczenia świętego Idzego oddali w jego klasztorze. Po zawiezieniu darów prałat klasztoru powiedział, iż księżna Judyta stała się brzemienną i wznosi modły dziękczynne do Boga i świętego Idziego za poczęcie płodu. Czyli Władysław Herman, obawiając się o swoją władzę, zaczął przekupywać polskich biskupów, obdarowywał kościoły różnymi darami, podobno po to, aby w ten sposób wyleczyć żonę z bezpłodności, a do tego wysłał bardzo bogate dary do Francji, do klasztoru świętego Idziego, po to, aby przekupić w ten sposób kurję rzymską, w roku następnym to jest 1086 księżna polska Judyta wydaje na świat męskiego potomka, któremu nadano imię Bolesław. Sama matka niedługo potem umiera, założenie w Krakowie kościoła pod wezwaniem świętego Idziego wiele kościołów otrzymuje hojne dotacje. Czyli to przekazywanie darów kościołom w magiczny sposób uleczyło Judytę z bezpodności. A uradowany Władysław wybudował w Krakowie Kościół Świętego Idziego oraz znowu obdarzył inne polskie kościoły bogatymi darami. A tak naprawdę znowu przekupywał biskupów i kurię rzymską, aby uznali jego prawa do władzy w Polsce oraz prawa jego nowonarodzonego syna. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam Państwa do następnego, w którym poznamy dalsze losy Władysława Hermana oraz mieszka syna Bolesława Śmiałego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.